kochać się, miłość. Proszę Was, są małżeństwa, które ja w swoim życiu skojarzyłem. Ona i on ze stomią, on ze stomią, ona bez stomi, czy odwrotnie. Okazało się, że można żyć. Dwie siostry, pamiętam, z Łodzi takie. Obie miały wrzodziejące zapalenie jelita grubego. No skończyło się, to było jakieś ze 30 lat temu. Jedna miała znakomitego męża, który wszystko zrozumiał, zaakceptował, bo jego miłość była silniejsza niż sam fakt posiadania stomii przez jego żonę. I przetrwali. A drugi był słabszy psychicznie, nie wiadomo czego on szukał, bo w życiu jak się czegoś szuka, to trzeba wiedzieć czego się szuka. On nie bardzo wiedział czego szuka i rozstali się, czyli ona była w gorszej sytuacji, bo się rozeszła. No, potrzeba wiedzy po prostu, a tę wiedzę można nabyć też u nas, bo skutecznie prowadzimy szkolenia dla przedszkoli na przykład. Dla przedszkoli, czyli... Tak. Kadra przedszkolna może do nas się zgłosić. My wtedy umawiamy termin spotkania. I na takim właśnie spotkaniu z kadrą opowiadamy o tym, czym jest stomia, z czym ona się wiąże u maluchów. Jak należy się maluchami. No właśnie, bo to jest może być zaskakujące dla wielu słuchaczy. A to dzieci, osoba przedszkole. Tak, przechodzimy do tej opcji, żeby pokazać, że stomia nie ma wieku. Te wszystkie skojarzenia właśnie z podeszłym wiekiem i raczej już niestety z umieraniem. Znaczy kojarzy się z opieką paliatywną też. Tak, po prostu. To choroby terminalne i tyle. Natomiast nie jest to prawda, co niestety jest też zaskakujące, że czasem zdarzyło mi się też słyszeć od lekarza, to dzieci mają też stomię. Tak mają. Noworodką się... A to pan proszę. To ja się teraz włączę w tym momencie, bo tutaj masz rację, Magdo, że sporo złego robią sami lekarze, którzy też nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat stomii, problemu stoma-related, związane ze stomią i na przykład mówią pacjentowi, w ostateczności to już będzie ostateczność, będzie stomia. Nie wolno tak mówić, bo jeżeli tak się powie, no to od razu już się nastawia pacjenta na tą ostateczność. Nie, być może trzeba będzie założyć stomię, z którą można równie dobrze. Tak, to powinno być jako jedno z rozwiązań procesu leczenia, a jako nie alternatywa. Jako straszenie. Pani a w tych kategoriach się pojawia. Alternatywa, to nie jest alternatywa, zaraz, tylko a ja zaraz ja się wytłumaczę z tego prostym. Można inaczej powiedzieć, ale jest tak naprawdę śmierć. No tak, dobrze, no to ale... jest ostateczne. Nie. To nie jest alternatywa śmierć. Jest niski rak odbytnicy. No. W tej chwili mamy taką technologię, metody i laparoskopowe, i staplerowe, i małoinwazyjne, że można zaoszczędzić te zwieracze i połączyć bliższą górną z dolną częścią jelita grubego, także nie będzie stomii. Ale jeżeli to dotyczy starszego człowieka, u którego zwieracze są niekompetentne i luźne, nie pracują jak należy, to co mamy? Mamy stomię w kroczu, którą nie ma jak zabezpieczyć, bo nie ma czynności zwieracza. Te zwieracze są w naturalny przez wiek uszkodzony proces, prawda? Czyli jakby chirurg jest zadowolony, bo wykonał operację, tak zwaną operację zaoszczędzeniem zwieraczy, jest dumny, że nie ma stomii. Ale niestety nie ma właściwego efektu. Ale niestety czynnościowo jest marnie i to jest 50%. Jest taki zespół ponisko-przedniej resekcji, oficjalnie się mówi, 50 co drugie chory ma problemy z kontynencją, czyli z utrzymywaniem szczelności gazów i stolca. 22 44 44 044. Proszę Państwa, rozmawiamy o stomii. Nasz program jest programem na żywo. Jeśli Państwo chcą się włączyć do naszego programu, jeżeli macie pytania dotyczące stomii, to czekamy. I wracam do tego życia stomika. Zaczęliśmy od tego, że kobieta, która ma stomię, może zajść w ciążę i urodzić dziecko. Jak najbardziej. Problemem nie jest sama stomia, ale powód, dla jakiego go wyłoniono. Bo jeżeli jest osłabiony organizm, jeżeli jest w trakcie jakiegoś leczenia, kiedy leki po prostu uniemożliwiają bądź utrudniają zajście w ciążę, no to nie jest to wina samej stomii, tylko samego procesu leczenia.
To jest jeden warunek, a drugi warunek, kobieta, która ze stomią, która zaszła w ciążę, musi podlegać, akcentuję słowo musi, opiece śródciążowej, okołociążowej przez zespół. W tym zespole jest ginekolog, położnik, jest chirurg, najlepiej ten, który wykonywał stomię i zna wnętrze tej kobiety, prawda? Wie, z jakiego powodu była ta stomia zrobiona. I ta pani raz w miesiącu, przynajmniej, jeżeli wszystko dobrze, jak coś nie tak, to częściej, jest badana przez zespół tych dwóch specjalistów, bo dochodzi potem termin porodu i trzeba się zastanowić, jaką metodą rozwiąże się tą ciążę. Tak, to nie metodą cięciem cesarskim. No tu przy cięciu to obowiązkowo już powinien być chirurg obecny w zespole, bo to jest zupełnie tam zmieniona anatomia, czy drogą naturalną. I drogą naturalną też jest możliwe, są porody. Teraz w tym znieczuleniu dorodzeniowym to w zasadzie zmniejsza się intensywność bólu, konieczność parcia i tak dalej. Bo te wszystkie elementy muszą być omówione. Czyli bezwzględnie opieka zespołowa. A w przypadku dziewczyn, które cierpiały, cierpią na nieswoiste zapalenia jelit, to do ekipy jeszcze dołączy gastroenterolog. I to tak naprawdę będą pierwsze osoby, które powiedzą tej dziewczynie, czy ona może teraz planować ciążę, czy powinna jeszcze ten moment odsunąć i kiedy będzie najlepiej dla niej, dla dziecka, dla wszystkich. Zadzwonił do nas słuchacz, pan Robert z Kalisza. Halo? W ciąży jest? Wieczór. Dobry wieczór, panie Robercie. Ja mam tylko pytanie, bo słyszałem gdzieś tak, obiło mi się uszy, czy nie ma czegoś takiego, jak wszczepiają, nie wiem, albo jakieś nowe zwieracze, albo po prostu coś stymuluje te... Materiał, który 20 lat idzie i ma cały czas widzów. Jest lokomotywą. Ale jest te teksty, te treści, które mają ogromne znaczenie dla naszego życia, dotyczące właśnie wartości ludzkiego życia, wartości pracy, świętości małżeństwa, godności kobiety, pojęcia etycznego polityki jako troski o dobro wspólne i tak dalej, i tak dalej. To muszą być słowa, które wejdą po prostu w nasz krwiobieg, naszej mowy codziennej, naszej mowy publicznej, naszych sporów, naszych dyskusji. Po prostu uczmy się papieża, myślmy papieżem i mówmy słowami papieża. Drodzy Państwo, dziś temat w Radiu Maryja, w rozmowach niedokończonych, formacja u świętego Jana Pawła II. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Brodkiewicz, Chrystusowiec, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Zapatrzeni w ciebie.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Nie bądź pochwalony, Jezus, jesteś Maria, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jestem na Adam, okolicy Namościa. Witam księdza ojca i witam księdza profesora. Chciałem nadmienić, że jestem młodym człowiekiem i ukończyłem studia na UKSW. I jakoś właśnie ksiądz profesor wspomniał, że taka fascynacja przyciągania ojcem świętym Janem Pawłem II, świętym ojcem Janem Pawłem II. I jest tak, że właśnie wyrastałem na czasie zostania i doszło do tego, że jestem starym słuchaczem rozmowy niedokończone. No i również co słucham apelu Jasnogórskiego i właśnie Ojciec Święty, Jan Paweł II, zrobił takie, rozłożył na czynniki pierwsze apel Jasnogórski, jak mówił, pamiętam, czułam, jestem, czyli może coś przekręcę, ale także człowiek czuwający, co jest człowiekiem sumienia i właśnie tak, że to przemawia szczególnie. I jeszcze takie ważne słowa, że jest w takim młodym wieku, że musicie od siebie wymagać. To też szczególnie do młodzieży i do mnie tak trafiło, że podczas, gdzie chodziłem do szkoły średniej czy do podstawówki, to było tak, że były lekcje religii, no i ewentualnie uczelnia wyższa, czyli etyka. No i na tym się skończyło. Co dalej? I właśnie jest to, że motywuje dalej, żeby zagłębiać się w naukę Chrystusa, a to było pomocą właśnie przez Ojca Świętego Jana Pawła II. I za to bardzo chciałem podziękować za tę audycję i pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Dzięki serdeczne także za ten głos. Cieszymy się chyba wspólnie, że zabierają głos ludzie młodzi. Mnie jest miło, że jest Pan absolwentem UKSW, bo jest to też uczelnia, z którą kiedyś byłem związany w latach 90. Wspomniał Pan o tym słynnym papieskim apelu jasnogórskim z 83 roku, gdzie Ojciec Święty rzeczywiście mówił: czuwam, to znaczy jestem człowiekiem sumienia, czuwam, to znaczy jestem odpowiedzialny za to wielkie zbiorowe dziedzictwo, któremu na imię Polska. Wcześniej przeanalizował też faktycznie te dwa pierwsze słowa apelu: jestem, pamiętam. Co to znaczy jestem, co to znaczy pamiętam? Ale skoncentrował się na tym słowie czuwam, dlatego że ono niesie w sobie no, największy nośnik etyczny, największy nośnik działania, powinności moralnej i jednocześnie największy nośnik nadziei. Znowu tutaj poprzez te słowa papieskie docieramy do tego, co no cały czas nas tutaj skupia, gromadzi naszą uwagę, mianowicie to, że jesteśmy zobowiązani darem papieża i że jednocześnie to zobowiązanie ma szansę budować naszą nadzieję. Jeżeli dzisiaj jesteśmy cokolwiek zdezorientowani, jeżeli szukamy wyraźnych wskazówek, drogowskazów życia, jeżeli pytamy o prawdziwość słów, jeżeli chcemy uczyć się na nowo słownika języka polskiego, w którym prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość sprawiedliwość, jak pisał kiedyś w Kwiatach Polskich Tuwim, to właśnie musimy sięgnąć do Jana Pawła II, bo on jest nauczycielem myślenia, on jest nauczycielem pojęć, on jest nauczycielem wartości i nie mamy rzeczywiście lepszej osoby, która mogłaby nam to wszystko dać i zapewnić. Słowa, które wreszcie Pan też przypomniał, musicie od siebie wymagać, choćby inni od Was nie wymagali, no to jest właśnie bardzo mocne przesłanie papieskie, które każdego z nas zobowiązuje. Dziękuję raz jeszcze za przywołanie tych właśnie słów. Radio Maria, proszę bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Bruno z Rady się kłania. Pozdrawiam serdecznie księdza profesora i ojca Grzegorza i całą rodzinę Radia Maria. Dziękujemy. I dziękuję Bogu, że też mógł się dodzwonić do tej audycji, do tego. Jakże miło się słucha i tego pięknego tematu i tego niezwykle tematu, który nas wszystkich łączy, Jan Paweł II. I na pewno te,
to bractwo będzie też miało wielką rolę w Kościele. Ale myślę też, w ogóle Jan Paweł II, święty Jan Paweł II jest z nami również od momentu, gdy już odszedł do Ojca Niebieskiego. Tam właśnie nam błogosławi, tak jak mówił Ojciec Święty Benedykt, to ten Jan Paweł II już właśnie wtedy błogosławi Polsce, błogosławi Kościołowi z tego Ojca, z tego okna niebieskiego. I myślę, że to się czuje od początku, gdy już Jan Paweł II odszedł do nieba, ale właśnie też można powiedzieć, że ta nauka Jana Pawła II to jest też wielka nadzieja i ta nauka jest kontynuowana właśnie i poprzez następców, poprzez papieża Benedykta, poprzez papieża Franciszka właśnie w Kościele i właśnie u nas w Polsce też jest wielka nadzieja, bo no chociażby weźmy teraz to wspaniałe wydarzenie konsekracja świątyni Gwiazdy Ewangelizacji właśnie, no to jest właśnie świętego Jana Pawła II, to jest też niesamowite wydarzenie. Też myślę, że uczestniczyliśmy w jakimś cudzie, czy uczestniczymy właśnie, bo myślę chociażby nawet właśnie uczestnictwo w tym niezwykłym wydarzeniu tylu biskupów, arcybiskupów, kapłanów, no i to ta solidarność Ojca Świętego też właśnie i to wszystko właśnie i to, co tam było, te właśnie jak wspaniale przemawiał arcybiskup kardynał Zenon Grocholewski, kardynał Dziwisz, no to też świadczy o wielkiej miłości do Jana Pawła II, całego episkopatu, bo to jest właśnie nasza też nadzieja, że mamy tak światłych przewodników, że bo nasza nadzieja jest w Kościele, musimy też się umacniać właśnie i to jest wielka, wielka łaska, że to wszystko jest kontynuowane po prostu, że Jan Paweł II, jego nauka jest tak bliska i to właśnie jest też niesamowite, bo myślę, że tutaj trzeba wielbić Pana Boga za te wszystkie dary, za to wszystko, ale też dalej właśnie, tak jak mówił Jan Paweł II, otwórzcie drzwi Chrystusowi, czyli otwierać, żeby każdy robił to, co do niego należy, na miarę skromnych swoich możliwości, ale żeby właśnie odpowiedzialnie podchodził do życia, do drugiego człowieka, żeby Jan Paweł II mógł działać właśnie tak jak po prostu wtedy, kiedy nam było bardzo ciężko, na przykład był wtedy, jak był w 83 roku, mówi, że mówię za was, mówię do was, ale właśnie niezależnie od opcji politycznych właśnie przemawiał, właśnie dawał świadectwo wiary, sprawiedliwości, modlił się i był po stronie pokrzywdzonych, był mężem sprawiedliwości. No i tutaj to jest niesamowite wszystko takie, teraz zbliża się wspaniałe wydarzenie kolejne, dzisiaj jest też wielkie święto, przecież ta kanonizacja. I też to niesamowite jest to rok miłosierdzia i też teraz spotkanie młodzieży w Krakowie ogólnoświatowe. To jest też wydarzenie i też święty Jan Paweł II na pewno błogosławi i będzie błogosławić. I myślę, że to jest wielka, wielka łaska od Pana Boga, za którą musimy dziękować. A wszystkie trudności na pewno one są i jest to czasami smutne, te przykre rzeczy, wydarzenia, które się dzieją, ale czy na płaszczyźnie politycznej, czy na płaszczyźnie w ogóle ogólnoruskiej. Natomiast no, nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale na pewno trzeba też pomału właśnie, każdy na miarę swoich możliwości, żeby tych ludzi zagubionych czasami, żeby do nich też trafiać właśnie, tak jak właśnie Pan Jezus mówi, że bardzo ceni sobie tą owcę zagubioną właśnie, żeby jakoś właśnie modlić się. Dziękuję. Za nich. A nawet na nią zwraca uwagę. Dziękuję Panie Bruno, pozdrawiamy Pana serdecznie. Bardzo także dziękuję za ten głos. Pan tutaj dotknął bardzo wielu spraw, bardzo istotnych faktycznie. Powiedziałbym w ten sposób. Na pewno Bogu musimy dziękować za to, że mamy w tej chwili Jana Pawła II jako świętego patrona, który błogosławi nam z domu Ojca, obserwuje nasze życie, wspiera nas i towarzyszy nam. To jest podstawa naszej nadziei. Niemniej jednak wiemy też, że to błogosławieństwo nie zadziała, mówiąc tak najzwięźle, jeżeli nie będzie współpracy z naszej strony. I tutaj właśnie rodzi się pytanie, czy my możemy pokładać wyłącznie ufność w tym, że papież nam błogosławi, czy też musimy podjąć wysiłek odpowiedzi na to błogosławieństwo naszym życiem. Pan wspomniał bardzo ładnie, pan powiedział, jeżeli tak mogę to określić, powiedział pan pięknie w moim odczuciu, że te słowa papieskie, otwórzcie drzwi Chrystusowi,
powinny być realizowane przez każdego z nas na miarę naszych możliwości. No właśnie, i to jest, myślę, nawet bardzo takie wręcz hasłowe określenie tej trzeciej płaszczyzny bractwa, formacja duchowa, formacja intelektualna i właśnie to otwieranie drzwi Chrystusowi, czyli to świadectwo życia i to i zaangażowanie, świadectwo życia poprzez zaangażowanie. Raz jeszcze podkreślam, po prostu bądźmy takimi apostołami Jana Pawła II, takimi właśnie nośnikami jego wartości tam, gdzie żyjemy. Bądźmy przekazicielami jego Ewangelii małżeństwa w naszych domach rodzinnych, bądźmy przekazicielami jego Ewangelii świętości życia kapłańskiego w naszych wspólnotach kapłańskich, w naszym życiu kapłańskim, bądźmy wyrazicielami Ewangelii życia w służbie zdrowia, bądźmy wyrazicielami prawdy o godności człowieka w życiu publicznym i tak dalej, i tak dalej. Otwierajmy faktycznie drzwi Chrystusowi. Natomiast jeszcze jedna sprawa, na którą krótko chciałbym zwrócić uwagę, troszeczkę polemicznie może. Pan mówi o tym, że nauczanie papieskie jest kontynuowane. Oczywiście ono jest kontynuowane w tym wymiarze kościelnym, magisterialnym, choć przekonaliśmy się, i to trzeba powiedzieć z bardzo dużym niepokojem, że ostatni synod biskupów poświęcony małżeństwu i rodzinie, jak już też dzisiaj o tym wspominaliśmy, przyniósł szereg kontrowersji. Gdyby rzeczywiście nawet, no trzeba to powiedzieć bardzo wyraźnie, gdyby wszyscy ojcowie synodalni rzeczywiście znali nauczanie Jana Pawła II, mówił o tym kardynał Carlo Caffarra, mówiąc, że gdyby członkowie synodu znali nauczanie Jana Pawła, to po prostu uniknęliby bardzo wielu jałowych dyskusji. Problemem jest więc to, że no niestety potrzebujemy naprawdę nie tylko wiary w to i świadomości tego, że to nauczanie jest, ale my musimy to nauczanie rzeczywiście sobie przyswajać. I to na każdym naprawdę poziomie. Od biskupów poczynając, a kończąc na tak zwanym ostatnim nędzarzu tej ziemi. Mówię świadomie ostatnim nędzarzu tej ziemi, bo Jan Paweł II Veritatis Splendor napisał w encyklice o moralnej, napisał o tym, że obojętnie, czy ktoś jest królem, czy ktoś jest ostatnim nędzarzem tej ziemi, wszystkich nas obowiązuje prawo moralne. I właśnie można by było, parafrazując te słowa, powiedzieć, obojętnie, czy ktoś jest królem, czy prezydentem państwa, czy ktoś jest ostatnim nędzarzem na tej ziemi, powinniśmy interesować się nauczaniem Jana Pawła II. Proszę bardzo, Radio Maryja. Pochwalę Chrystus. No, witam szanownego gościa, prowadzącego, mówi Czesław z południa. Ja chciałbym tutaj się podzielić, myślę to w charakterze dopowiedzenia, po lekturze książek Ojca Świętego, tej trylogii Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. I chciałbym zwrócić na to uwagę. Ojciec Święty mówił, co zresztą może być tutaj jakoś pod mianownikiem wspólnym pod formację, że Pismo Święte jest fundamentem. Bez tego nie ma, nie możemy wejść w Eucharystię, w sakramenty, jako punkt wyjścia wiary. I Ojciec Święty, no, szczególnie w tej pierwszej, tej trylogii, w drugiej, jeszcze Chrystusie, bardzo to podkreślał, że to, co mówił Hieronim, że bez znajomości Pisma Świętego nie ma znajomości Chrystusa. Druga rzecz, to co podkreślał, to pokora. No, świetna analiza była Ojca Świętego, umywanie nóg przez Chrystusa. Mówi, że jeżeli nie ma pokory, nie ma chrześcijaństwa i w tej kategorii miłość pokorna w krzyża. Jeżeli tego nie ma, to nie ma chrześcijaństwa. No i trzecia, to, trzeci punkt, to mi to bardzo, to tutaj, co ksiądz profesor właśnie mówi, że Ojciec Święty jako mistyk, to myślę, że to takie wyjaśnienie pasuje księdza Granata, który w tej książce Dogmatyka mówi, że Bóg w nas, czyli tutaj w papieżu naszym, w Janie Pawle II, tu Bóg był w
papieżu i on działał przez niego. Przez jego pokorę było tutaj to dzieło Boże, Opus Dei i mocą Jezusa Chrystusa. I na koniec myślę, że tutaj warto popatrzeć na ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, która przedstawia Maryję, która wskazuje rękę na Jezusa Chrystusa, która trzyma Biblię i zachęca. Czytajcie Słowo Boże, idźcie do Chrystusa, a Chrystus wskazuje na Matkę Bożą, idźcie do Maryi i będzie wszystko dobrze i wola Boża się spełni. I wtedy nie będzie, wtedy dopiero dopiero to myśl Ojca Świętego będzie zrealizowana mocą właśnie łaski Jezusa Chrystusa i pomocą Matki Bożej. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Panie Czesławie. Także dziękuję za ten głos, za te cenne dopowiedzenia. Zatrzymałbym się przy tej pierwszej kwestii jedynie, w tym sensie, że oczywiście ma Pan absolutnie rację, mówiąc o tym, że w nauczaniu Kościoła i szczególnie w nauczaniu Jana Pawła II Pismo Święte było absolutnie fundamentem jego przepowiadania, jego nauczania. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że no na przykład cały szereg dokumentów papieskich było opartych właśnie na pewnych obrazach biblijnych. No na przykład Evangelium Vitae rozpoczynało się od przypomnienia no pierwszego dramatu zabójstwa człowieka, a więc zabójstwa, którego dokonał Kain na Ablu. Adhortacja o aktywności ludzi świeckich w kościele z jednej strony zawierała w sobie biblijny obraz winnego krzewu zjednoczonego z Chrystusem, a z drugiej strony ten obraz, który przypominał ojciec Grzegorz, mówiąc o pracodawcy, który szuka robotników do swojej winnicy i posyła tych pracowników do winnicy. Encyklika moralna Veritatis Splendor była przepiękną w pierwszym rozdziale, bardzo rozbudowaną analizą perykopy ewangelicznej o spotkaniu Chrystusa z bogatym młodzieńcem. I tak można by było mówić tutaj oczywiście bardzo wiele. No, Dives in Misericordia, Reconciliatio et Penitentia zawierają analizę przypowieści o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że dla Jana Pawła II rzeczywiście Biblia była fundamentem interpretowania bardzo wielu współczesnych spraw. Zauważmy, że no właśnie, Biblia służyła do interpretacji problemów bioetycznych, problemów zaangażowania ludzi świeckich w świecie, problemów etycznych i moralnych. Biblia służyła tutaj pomocą także w opisaniu dzieł miłosierdzia, a więc faktycznie lektura Biblii plus też komentarz Jana Pawła II do tych scen biblijnych jest tutaj bezcenną pomocą. Ukazały się kilka lat temu w Polsce komentarze do Ewangelii Jana Pawła II, komentarze, które nie są, powiedziałbym, komentarzami biblisty oczywiście, ale są stworzone na tej zasadzie, że wybrano fragmenty papieskiego nauczania w postaci różnych homilii, przemówień, które były okazjonalne, a które dotyczyły refleksji nad danym tekstem biblijnym. Powstały z tego potężne tomy, które mogą też stanowić dla każdego z nas konkretną pomoc i przewodnik w rozumieniu, w czytaniu i rozumieniu Biblii. Proszę bardzo, Radio Maryja. Można? Można. Pani ma na imię? Bycie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, Krystyna dzwoni. Chciałam dołączyć do tej pięknej audycji. Pamiętam, 16 października 1978 roku to była miesiąc różańca, modlitwy różańcowej. Właśnie w Kulu modliliśmy się jak zwykle studenci. Podniesieniu przybiegł, brzydko mówiąc, ale naprawdę do kościółka ojciec jezuita z Królewski właśnie z tą wiadomością. Gdybyśmy gdzieś usłyszeli, to byśmy nie uwierzyli w tym. I pierwsza myśl pamięta ojca świętej pamięci Świerkowskiej, jezuita, mówi, czego od nas oczekuje Pan Bóg. To było takim dzwonem dla nas, takim po prostu poruszeniem, że jeszcze raz zaczęliśmy prowadzić tą modlitwę różańcową. No przyszli studenci tu z Kulu,
razem poszliśmy na Plac Litewski i co się okazało, że przychodząc koło domu partii przy parku, wychodzili panowie, no też chyba byli oszczeni, ze łzami w oczach, rzucali nam się na szyję, bo słyszymy się z flagami biało-czerwonymi, śpiewaliśmy Boże też Polskę. Więc ten zryw, takie odczucie tych wyższych wartości, to, że się jest chrześcijaninem, tak nas, nam wtedy podniosło nas na duchu, zobaczyliśmy, że nie ma różnicy, to co, na czym pracowano, walka klas, pękło. Między innymi no, wśród tych starszych panów, którzy byli no, to wszystko zaangażowani. I do czego zmierzam? I to, że później ksiądz profesor Tyczyn przyjechał, mówi, że papież tak liczy na młodzież, na modlitwę, że krzyż, jakiego podjął się, po prostu nie spodziewał się, będzie tak, że jest tak ciężki. I teraz, idąc tą myślą, prawda, czego Bóg od nas oczekuje, no życie nam pokazało. Mówił właśnie o tej odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe, dziedzictwo wiary. Przecież papież tylu błogosławił, tylu świętych, prawda, nam pozostawił jako poczet tych osób, które się stawiają w dźwiganiu tego krzyża. No przecież królowa Jadwiga tyle set lat czekała, prawda, żeby teraz być takim wzorem monarchini, która kierowała się po prostu no, błogosławieństwami, Chrystusową konstytucją życia społecznego, politycznego też, prawda? Więc jeszcze krótko, bardzo mi pomogła postać Jana Pawła to, że był sierotą, tak jak ja, że po prostu zawierzał Matce Bożej, że drogę krzyżową kochał między zajęciami, to już było słynne, zawsze szedł do kościółka, odprawia drogę krzyżową, także się też zobowiązuje tutaj być w tym bractwie, tą modlitwą dalej wspierać. No i to, że szukał nas młodych, że angażował na spotkaniu pierwszym, prawda, przy zesłaniu Ducha Świętego, to prosił o modlitwę, mówiąc, że mnie ojciec też nauczył modlitwy do Ducha Świętego, więc też nam oczy otwierał łasce Ducha Świętego, o tych darach, o męstwie, o znoszeniu tego krzyża. No był Ewangelią cierpienia i po prostu do tej odpowiedzialności. Także bardzo dziękuję i szczęść Boże. Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże, Pani Krystyno. Z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem słuchałem Pani słów, choćby z tego względu, że miałem ten zaszczyt być obdarzony przyjaźnią przez ojca Jerzego Świerkowskiego w czasie mojego pobytu na Kulu, wspaniałego, nieżyjącego już duszpasterza jezuity. Wyobrażam sobie, nie było mi dane oczywiście w tym czasie być z Państwem tam w kościele akademickim, ale wyobrażam sobie jego postać, jego właśnie słowa, jego oczy zawsze ciepłe i zarazem takie przenikliwe, pytające, czego Bóg od nas oczekuje. To jest rzeczywiście pytanie, które musieliśmy sobie postawić wtedy w 78 roku, ale to pytanie wcale nie zostało zamknięte, nie zostało odsunięte. Właśnie stawiamy je sobie dzisiaj, stawiamy je sobie po latach, zastanawiając się nad, można powiedzieć, tą naszą tęsknotą za Janem Pawłem II, nad potrzebą przyjęcia na nowo jego ojcostwa, nad pochyleniem się nad jego świętością i wielkością i zastanawiamy się dzisiaj w roku 2016, czego Bóg od nas oczekuje i próbujemy odpowiedzieć na to pytanie no właśnie tą formacją duchową, tą formacją intelektualną, którą chcemy stworzyć, którą chcemy podjąć, którą już po prostu tworzymy i już ją podejmujemy. Przywołała Pani też postać świętej pamięci księdza profesora Stycznia, także mojego profesora w okresie moich studiów na Kulu. Postać, jak wiemy, przyjaciela papieża. Postać, która była w swoim czasie dla nas tam wtedy w Lublinie takim swoistym pasem transmisyjnym, kiedy ksiądz profesor przyjeżdżał z Watykanu, a bywał przecież tam często, stosunkowo często u Ojca Świętego. No właśnie w jego pięknych, poetyckich często słowach gdzieś były przekazywane te treści i te pytania, które nurtowały Jana Pawła II, albo te wskazania, które do nas kierował. Za to wspomnienie, za te słowa bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze może jedna taka myśl. Pani też bardzo pięknie opowiedziała o tym przełamaniu barier, które rozwaliły
ideologiczną mitologię walki klas, a pokazały, że jesteśmy narodem. No właśnie, my często sobie nie zdajemy sprawy z tego, także w dobie współczesnych różnych mitologii najnowszej historii Polski, że tak naprawdę historia odrodzenia naszego narodu rozpoczęła się w roku 79, kiedy Jan Paweł II stanął na polskiej ziemi i przypomniał nam, że nie jesteśmy PRL-em, tylko jesteśmy Polską o tysiącletniej tradycji. Pokazał nam, że nie jesteśmy społeczeństwem socjalistycznym, ale jesteśmy polskim narodem. Że nie mamy kultury socjalistycznej, ale mamy kulturę chrześcijańską jako fundament naszej tożsamości. To była ogromna zasługa Jana Pawła II, która umożliwiła nam odrodzenie się jako narodu, odnowienie swojej tożsamości. I może warto także dzisiaj, kiedy przeżywamy różnego rodzaju niepokoje polityczne, żebyśmy sobie raz jeszcze uzmysłowili, że nie jesteśmy wyłącznie cząstką Europy, ale jesteśmy przede wszystkim narodem polskim o chrześcijańskich korzeniach i chrześcijańskiej tożsamości, że mamy swoją godność, że mamy swoją wielkość i mamy z czego po prostu być dumni. Dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Proszę bardzo, Radio Maryja. Irena z Koszalina. Przepraszam, niech będzie pochwalony Jezus. Na wieki wieków. Maryja zawsze dziewica. Bardzo dziękujemy za obecność księdza profesora i za podjęcie tematu najważniejszego, kluczowego, który pozwoli, żebyśmy byli dla całego świata przykładem, umocnieniem w wierze i żeby nasza ziemia pozostała dla nas ziemią świętą, jak to zawsze było, dlatego że stoi na niej polski krzyż, że stoją nasze kościoły, że są nasze groby, naszych przodków. I to wszystko czyni nas pięknym narodem i tylko naród polski ma wojsko polskie, które śpiewa Chrystusowi przepięknie. I to jest dobra myśl, żeby to rozpowszechniać, ale co chciałam powiedzieć o pragmatycznym podejściu do tematu przekazania słów Ojca Świętego, żeby to było łatwiejsze i użyteczne. Po prostu tak sobie to wyobrażam, że niezależnie od tego, że Ojciec Święty, można by zrobić taki program, na przykład orędzie Ojca Świętego do młodzieży, one stanowiły w rozumowaniu niektórych program, nie tylko dla młodzieży, ale i dla dorosłych w postępowaniu w wierze, ale żeby dać narzędzie, które pozwoli i młodym, i dorosłym, ale szczególnie młodzieży, odnaleźć się w trudnej rzeczywistości dzisiejszej. Może proszę rozważyć taką możliwość, że na przykład usystematyzować nauczanie warto by było według 10 przykazań. I podciągnąć pod każde kolejne przykazanie słowa Ojca Świętego. Następnie 7 prawd wiary, które słów Ojca Świętego, tu właśnie można by całe no, orędzie albo całe nauczanie Ojca Świętego w danym temacie w punktach przedstawić i można by sobie w internecie znaleźć właśnie odpowiedniki. I to by dało konkretne narzędzie umocnienia praw wiary i praw bożych w narodzie. I teraz tak, no wszyscy wiemy, jak trafiał Ojciec Święty do serc. To nie jest ten przypadek, że właśnie On był kochany przez wszystkich na całym świecie. Przecież widzieliśmy to. I jak płakali, gdy rozstawali się z Nim. To dosłownie ja byłam w Kanadzie w czasie, jak Ojciec Święty był w Kanadzie, w Toronto. Więc ludzie stali, kto nie mógł pojechać do Toronto, to stali jak wyryci przed telewizorami i ze łzami w oczach, ze ściśniętym gardłem płakali razem z tymi, którzy płakali przy pożegnaniu Ojca Świętego w Toronto. No, Santo Subito, to jest to
co wszyscy mówili, a swoją drogą to był tak przepiękny czas właśnie spotkania Ojca Świętego w Toronto z młodzieżą, że warto, żeby ojciec Jacek sięgnął do zwykłego przekazu, bo to telewizja pokazywała krajowa na cały świat i to naprawdę, no to ta cywilizacja przybliżona do europejskiej, to nam pokazuje, jak wyjątkowy był to człowiek i jak potrafił trafiać do serc z miłością do człowieka i jak potrafił kochać ludzi i Jezusa. Pani Ireno, bardzo dziękuję. A ojciec Jacek to o kim pani myśli? Cydzik? Ojciec Jacek Cydzik. Pozdrawiamy serdecznie. Oczywiście, bo on też... No i akurat z Toronto to wyszło przepięknie. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję także ślicznie. Ja zacznę od detalu. Pani powiedziała tak bardzo zwięźle, ale przepięknie. Wojsko Polskie, które śpiewa Chrystusowi. Jak sądzę, to jest nawiązanie do ostatnich uroczystości w Poznaniu, które dotyczyły poświęcenia figury serca Jezusowego, która ma być centralnym elementem rekonstruowanego pomnika wdzięczności. Rzeczywiście na tych uroczystościach była obecna Orkiestra Wojska Polskiego, był obecny pan minister obrony narodowej, a więc rzeczywiście to jest no, pewien zwiastun, sygnał nowej rzeczywistości, którą budujemy, no także dzięki właśnie nauczaniu Jana Pawła II, który pokazywał nam, że wyznawanie wiary i obecność wiary w przestrzeni publicznej jest nie tylko możliwa, ale wręcz jest wskazana. Bardzo dziękuję za te uwagi praktyczne. Ja myślę, że będzie bardzo cenną rzeczą, jeżeli Państwo zechcą nadsyłać, czy to drogą mailową, czy pocztową, takie właśnie sugestie, propozycje, w jaki sposób najlepiej stworzyć ten system, że tak powiem, przekazu nauczania Jana Pawła II. Każda inicjatywa, każdy pomysł jest tutaj cenny i myślę, że będziemy starali się go zrealizować. Bardzo serdeczne dzięki. Radio Maryja, bardzo proszę. Szczęść Boże, z tej strony ksiądz Maryszczyny, dostajcie do... Jesteśmy już na antenie, bardzo prosimy o głos. Szczęść Boże, z tej strony ksiądz Mariusz Ołdak, Wizywia Opolska. Proszę Ojca, serdecznie Was pozdrawiam, tak słucham dłuższego czasu audycji. I chciałem się powiedzieć taką swoją refleksję dotyczącą myśli Jana Pawła II. W jaki sposób to można wykorzystać. Dla mnie osobiście takim niezwykłym geniuszem człowieka, który tą myśl Jana Pawła II wykorzystywał, jest świętej pamięci ojciec Jan Góra. Przez wiele lat miałem taką możliwość z ojcem Janem współpracy, chociażby na różnego rodzaju rekolekcjach, kiedy to rozważaliśmy słowo ojca świętego Jana Pawła II, pracowaliśmy nad tym słowem, dzieliliśmy się jako młodzi refleksjami dotyczących naszymi, dotyczących przemówień. No, trochę nam sygnał księdza telefonu zanika. No, może się uda. To wspomnienie. No, wspomnienie jest bardzo, bardzo cenne, bo oczywiście wszyscy znamy fascynację ojca Jana Góry, wielkiego dominikanina, nauczaniem papieskim. Wiemy, jak bardzo często ojciec Jan Góra podkreślał, że sama Lednica, jego główne dzieło życia, jest właśnie w gruncie rzeczy zainspirowane przez Jana Pawła II. Wiemy, jak właśnie logo lednickie obejmowało sylwetkę ryby, pod którą staje dwoje młodych ludzi trzymanych za ręce przez Jana Pawła II. Jan Paweł II był faktycznie bardzo mocno obecny zarówno w Lednicy, w Hermanicach, w każdym bądź razie w całej działalności ojca Jana Góry i to na pewno jest bardzo ważne tutaj przypomnienie tej postaci i tego dzieła. Myślę, że wszelkie inspiracje tutaj są ogromnie, ogromnie istotne i potrzebne. Natomiast no, chcę zwrócić uwagę może na to, że obserwując właśnie także Lednicę i przyglądając się
dzieło ojca Jana Góry, od lat rodziło się takie pytanie i wiem, że była też taka, znaczy rodziło się pytanie dotyczące tego, na ile Lednica jest wydarzeniem, na ile ona staje się ruchem. Ja właśnie sądzę, że to, czego potrzebujemy dzisiaj, bo różnych inicjatyw papieskich, różnych inicjatyw w postaci wydarzeń, zjawisk bardzo mocnych, bardzo silnych, bardzo też oddziałujących na naszą rzeczywistość w sposób niekwestionowany, tych wydarzeń mieliśmy dużo. Natomiast w tej chwili potrzebujemy autentycznego ruchu, ruchu eklezjalnego, ruchu kościelnego, ruchu, który będzie ruchem dotyczącym każdego człowieka, niezależnie od wieku, niezależnie od płci, niezależnie od wykształcenia, ale tym wspólnym mianownikiem, który tutaj nas łączy i powinien złączyć, jest właśnie miłość do Jana Pawła II i gotowość podjęcia jego nauczania. Dlatego mówię, każde wydarzenie tak wielkie, jak wielkim dziełem była i pozostaje Lednica, jest tutaj ogromnie inspirujące. Natomiast chcę zwrócić uwagę też na to, że ideą, która tutaj nam przyświeca, jest bardziej niż wydarzenie forma pewnego ruchu, forma bractwa świętego Jana Pawła II, a więc rzeczywistości, która obejmuje stałą, ciągłą formację, no i stały styl życia, właśnie życia na wzór świętego Jana Pawła II. Dobiega końca, to prawie, że ostatnie nasze słowa. Przed nami letnie spotkanie. Tak, letnia szkoła od 11 lipca. Ojciec dyrektor wspominał o tym, że w 10 mogą młodzi przyjechać, bo im będą warsztaty. Czas pracy, czas formowania siebie, by też być dobrym narzędziem, by też być tym, który innym pomaga dojść do prawdy, dojść do Chrystusa. Tak jest. Myślę, że bardzo warto właśnie w tej ostatniej chwili audycji zachęcić właśnie ludzi młodych, którzy zawsze byli nadzieją Jana Pawła II i muszą być też nadzieją bractwa świętego Jana Pawła II. To jest wielki zaszczyt właśnie czuć się młodym w perspektywie Jana Pawła II, który uczył nas młodości i który w ludziach młodych pokładał tak wielką nadzieję. Ja chciałbym bardzo serdecznie zachęcić do udziału w tej właśnie letniej szkole Jana Pawła II, której będziemy starali się skupić na pewnych, oczywiście bardzo fragmentarycznych tematach związanych z jego osobą, z jego dziełem. Będziemy próbowali spojrzeć na Jana Pawła II jako człowieka, Jana Pawła II jako człowieka słowa, na Jana Pawła II jako pasterza, kapłana i pasterza, na Jana Pawła II jako pielgrzyma, wreszcie na Jana Pawła II jako Polaka. To są i wreszcie na Jana Pawła II jako świętego. To są tematy kolejnych dni, kolejnych spotkań, bardzo hasłowo tutaj przedstawione, ale będziemy próbowali nie tylko wysłuchać wykładów, ale także wczytać się w nauczanie Jana Pawła II, wsłuchać się w jego głos, zapoznać się z jego nauczaniem, podzielić się tymi refleksjami, które z tego nauczania będą płynęły. Pozwólmy Janowi Pawłowi II mówić do nas i odpowiedzmy na jego słowo. To jest przede wszystkim apel i adres do ludzi młodych, uczestników najbliższej szkoły, ale to jest adres do nas wszystkich, którzy miejmy nadzieję, że odpowiemy realnie i godnie na ten wielki dar i zobowiązanie, jakim pozostaje dla nas święty Jan Paweł II. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, bioetyk. Nasz temat: formacja u świętego Jana Pawła II. Zapraszamy oczywiście od wcześniej na pielgrzymkę 9-10 lipca, a od 11 do Torunia na letnią szkołę tych szczególnie, którzy chcą uczestniczyć w bractwie świętego Jana Pawła II. I już za chwilę wspólna modlitwa na zakończenie dnia kompleta.
powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczyli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Witaj niebios Królowo, witaj Pani Aniołów, witaj Różdżko i Bramo, jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami. Bóg zakłada za dar wspólnej modlitwy Ojcu prowadzącemu i wszystkim modlącym się. Życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję, księże profesorze, też za wspólną modlitwę. Bóg zapłać, Boże. Drodzy Państwo, życzę też dobrej, błogosławionej nocy. Za chwilę informacje, ostatnie wiadomości przedstawi Małgorzata Krasuska, a po północy będzie z Państwem ojciec Dariusz Drążek. Kto? Ona? Piękna? Ta stara Megera? Wygląda jeszcze jak róża kwitnąca. Osobliwie, kiedy od gotowalni wstanie. I owszem, rumieniec jej naturalny być musi, gdyż widziałam, że jej często się ożywia. Tak jest. Jegomość widział ją rano bladą, a w wieczór czerwoną. Za pomocą bielidła, które jej Włoch jakiś przynosi. Czasem jeszcze wydaje się młodsza od swojej siostry, pani Pięknickiej. Która ma już 53 lata. 65, moja pani. Właśnie. Tylko, że zawsze kradnie sobie lata. A jakożkolwiek bądź prędzej jej wybaczę to malowanie twarzy, niżeli niedbalstwo pani skarbnikowej Nieczulskiej, która niegodziwie czerni sobie włosy. Jeszcze włosy jak włosy, ale najbardziej nie dba o swoją szyję. Twarz wybieli, a szyja żółta jak z wosku. Patrząc na nią, zdaje się, że to jaka stara, marmurowa, potłuczona figura, której nową głowę przyprawiono. Ale za to ma prześliczne zęby. Teatru Studenckiego Dobry Wieczór z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu mam zaszczyt zaprosić Państwa na naszą kolejną premierę. W tym roku przypada 250. rocznica założenia Sceny Narodowej. Dlatego sięgamy po sztukę Wojciecha Bogusławskiego, ojca Teatru Polskiego. Jest to Szkoła Obmowy, czyli Nędza. Ponownie większość ról obsadzają studenci pierwszego roku. Wykonanie premierowe już w sobotę, 11 czerwca o godzinie 16. Drugi spektakl w niedzielę, 12 czerwca o godzinie 15.30 w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Droga Starotoruńska 3 w Toruniu. Przed spektaklem jest okazja do skorzystania ze studenckiej stołówki i kawy. Po spektaklach okazja do odwiedzin pobliskiego sanktuarium i udziału we mszy świętej o godzinie 18. Szkoła Obmowy, czyli Nędza, to komedia salonowa.
Prapremiera odbyła się w styczniu 1793 roku w Warszawie, spotykając się z uznaniem publiczności, znakomicie rozumiejącej aluzję do sytuacji w kraju, w którym rządy przejmuje Targowica. No, ale więcej już Państwu nie powiem. Zapraszamy do naszego akademickiego teatru. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w murach naszej uczelni. Do zobaczenia na kolejnym dobrym wieczorze. Wydarzeń z kraju i ze świata. Ojciec Święty Franciszek kanonizował dzisiaj Polaka, ojca Stanisława Papczyńskiego oraz szwedzką siostrę zakonną, siostrę Marię Elżbietę Hesselblad. Ojciec Stanisław Papczyński założył pierwszy polski zakon męski, Zgromadzenie Marianów. Siostra Maria z kolei założyła w Rzymie nowe odgałęzienie zakonu Brygidek, zakonne Świętszego Zbawiciela Świętej Brygidy. W homilii ojciec Święty Franciszek wskazywał, że święci pozostawali ściśle zjednoczeni z męką Jezusa i w nich przejawiła się moc Jezusa Zmartwychwstałego. Na mszę świętą przybył prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz delegacja polskich księży biskupów na czele z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim i metropolitą krakowskim, księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Pod hasłem Chrzest darem miłosierdzia obchodzone było warszawskie dziewiąte święto dziękczynienia. W świątyni opatrzności